O działaniach Związku Ukraińców na rzecz rodaków i ich szybkiej adaptacji informowała Radę Anna Samojlenko, prezes Związku Ukraińców w Suwałkach. Przede wszystkim bardzo dziękuję panu prezydentu Rady Miejskiej, wszystkim suwałczanom za to wsparcie, które tu my otrzymali od miasta, od rządu, od wszystkich, naprawdę. Kiedy ja przywoziła ludzi do mieszkań, oni po prostu płakali. Płakali dlatego, że oni nie oczekiwali takie. Kiedy oni nawet jeszcze przyjeżdżali i widzieli, że tam jeszcze gorące jedzenie jakieś czeka na nich i takie wszystkie ręczniki, to naprawdę jest niesamowite, bo ja, no, oni nie oczekiwali tego. Po moim danym już teraz jest ponad 200 osób, myślę, że około 300, jak pan prezydent powiedział, tak. Ale tak, do naszego punktu dotarło tylko 80 osób, z których 35 dzieci. To nie tylko te ludzie, którzy mieszkają na Wigrach albo w tych miejscach, które oferuje nam miasto. To jeszcze ludzie, którzy przyjechali samodzielnie, albo ich przywiozli jakieś Polacy, albo Ukraińcy, którzy też tam wspierają, którzy tu pracują i umieścili w różnych tam mieszkaniach, pokojach, nie wiem gdzie. Ja myślę, że do końca tygodnia, no jeżeli pan myśli, że 600 miejsc wystarczy, nie sądzę. Myślę, że więcej będzie ludzi, bo oni jadą i ja już oczekuję, że te 600 miejsc będą do końca tygodnia. Mamy oferty od ludzi, ponad 100 ofert mamy jeszcze nieopracowane, bo naprawdę nie mam czasu jeszcze wszyscy opracować, ale już dzwonię. Już cztery rodziny już są zakwaterowane w mieszkaniach. Mieszkania są różne, gdzie jest wyposażone, gdzie na przykład przyniosły mnie klucze, że mieszkania stoją puste od października, no ale tam załatwili, dali im tam kołdry, poduszki. Dali radę, oni poszli, wzięli sobie tam wszystkie tam, co potrzebne rzeczy na tym magazynie, to też dajemy temu radę. Zebrali taki zbiór, który nam pomóc darowizną na konto, była u nas ponad 2000 zł. Kupiliśmy, na razie tak, ludzie, którzy przyjechają do Suwałk, nie potrzebują nic, bo tu wszystko są załatwione. Oni mają, na tych zbiórkach mogą wziąć rzeczy do ubrania, chemię i tak dalej. Dlatego te pieniążki, które nam robią przelew na nasze konto, my teraz nie wytracamy na tych, którzy mieszkają tu, bo mamy takie jeszcze wsparcie, a wytracamy na te rzeczy, które potrzebują na Ukrainie. Teraz my też, no apel nie apel, ale jakieś dostali taką informację, że potrzebują ludzie, żołnierze szczególnie, to takie majątki, skarpetki, opatrunki i tak dalej. I to jutro wyjeżdża autobus celowo do Lwowa, już my zbierali opatrunki, leki. Kupiłam ja na te 2000, na 1000 majątek i na 1000 skarpetek, które pojadą do tego Lwowa celowo do żołnierzy. To nie będzie do tych ludzi, którzy uchodźcy, nie Ukraińców zwykłych. Mam nadzieję, ja uważam, że dzieci i kobiety, a ty, które już tam w wojsku, w polach. Co do transportu. Tak, oczywiście, że pierwsze kilka dni to było na tyle chaotyczne, że my nie mogli sobie dać rady. Ale już no, cały czas już kontaktuję z tymi ludźmi, którzy są na granicy, z tymi wolontariuszami, którzy są na granicy. Tam już wszystko uporządkowane. Wszyscy, którzy przyjeżdżają jakimkolwiek sposobem, samochodem, piechotą albo pociągiem, ich spotkają wolontariusze, mówiąc na różnych językach, rosyjskim, polskim i ukraińskim. I oni pytają, co oni mają. Na przykład, jest gdzie jechać, nie ma gdzie jechać, trzeba poczekać, albo oni muszą jechać gdzieś tam na innego miasta, ich tam zabiorą. I ja dalej już kieruję. I ja zdecydowałam, że my już nie będziemy zabierać ludzi z tego granicy, dlatego że i tak wytracamy czas, 10 godzin jedziemy, oni tam czekają te 10 godzin. Mamy tylu autobusów, których mogą przeprowadzić do Warszawy. Tam jest taki punkt też obok drzewu, gdzie oni mogą poczekać. I tak akurat z naszej strony też jedzie samochód i my już tam spotkamy się i cały czas w kontakcie. Oni mnie wysyłają SMS-a, wcześniej ja ich jakoś tak umieszczała po różnych tych lokalizacjach, które miałam od Urzędu Miasta. Od dzisiaj już startował ten centrum, gdzie my wysyłamy SMS-a, ile osób, oni już nam mówią, gdzie i te osoby muszą jechać. I jeżeli ktoś tam z własnej chęci pojedzie, to też muszą oni nie do mnie dzwonić, a do tego centrum, i oni już tam kierują, w jaki hotel tam, bądź to dom studenta, albo to jest Wigry, albo jeszcze gdzieś. Na Wigry,
Przepraszam jeszcze raz. Na Wigrach jeszcze tam trochę miejsc, bo zwolnili jeszcze rodziny. Znalazłam jeszcze mieszkania dla jednej rodziny. 6 osób pojedzie na reja, ale nie wyjeżdżałem w czwartek. I jeszcze mam takie też takie wstępną propozycję, ale to wszystko opracujemy. Ja nie wiem to, ile będzie trwało, ale myślę, że długo. I ludzie już myślą, jak oni muszą tu adaptować, integrować i tak dalej. Teraz nie mówimy o różnych tam działaniach, tam, o tam, nie wiem, rynkodzieliach albo spotkaniach integracyjnych. Nie, pierwsza podstawa to mieszkanie i praca.